Z listu św. Bonifacego biskupa i męczennika: Kościół jest jakby wielką łodzią, płynącą po morzu tego świata. Gdy uderzają we liczne fale doświadczeń, nie wolno jej porzucać, trzeba natomiast kierować. Przykłady tego znajdujemy u pierwszych ojców: Clemensa, Korneliusza i wielu innych w Rzymie, Cypriana w Kartaginie, Atanazego w Aleksandrii. Za czasów pogańskich cesarzy kierowali łodzią Chrystusa, jego umiłowaną oblubienicą, to jest Kościołem, nauczając, broniąc, pracując i cierpiąc aż do przelania krwi. Kiedy o nich myślę oraz im podobnych, ogarnia mnie przerażenie, lęk i obawa mnie przenikają i otacza mnie ciemność moich grzechów. I bardzo chciałbym opuścić ster Kościoła, który mi powierzono. Gdybym tylko znalazł usprawiedliwienie w przykładzie ojców lub w słowach Pisma Świętego. A zatem skoro tak się rzeczy mają i prawda może się utrudzić, ale nigdy ulec ani okłamać. Strudzony mój duch ucieka się do tego, który przez usta Salomona powiada: Miej ufność w Panu, a nie polegaj na własnej roztropności. We wszystkich twych sprawach pamiętaj o Nim, a On Pokieruje Twymi krokami oraz imię Pana jest zamkiem warownym, do Niego ucieka się sprawiedliwy i będzie ocalony. Stójmy zatem mocno przy sprawiedliwości. Przygotujmy siebie na doświadczenia, abyśmy otrzymali pomoc od Boga i wołajmy do Niego. Panie, Tyś dla nas ucieczką z pokolenia na pokolenie. Złóżmy naszą ufność w tym, który nam zwierzył cały ten ciężar. To, czego sami unieść nie możemy, nieśmy wspólnie z tym, który jest wszechmocny, który mówi: Jarzmo moje jest słodkie, a brzemie lekkie. Stańmy do walki, aż do nadejścia dnia Pana, albowiem przyszły na nas dni utrapienia i ucisku. Jeśli tak się Bogu spodoba, oddajmy życie za święte prawa naszych ojców, abyśmy zasłużyli na wieczne z nimi dziedzictwo. Nie bądźmy jako nieme psy, nie bądźmy milczącymi gapiami, najemnikami uciekającymi przed wilkiem, ale pasterzami troskliwymi, czuwającymi na owczarnią Chrystusa. Dopóki Bóg udziela nam siły, głośmy całą prawdę Bożą wielkim i małym, bogatym i ubogim, ludziom wszelkiego stanu i wieku, w porę i nie w porę. Tak właśnie polecił czynić święty Grzegorz w swej księdze reguły pasterskiej.